Czy słyszałeś już o egzaminie zawodowym w Formule 2019? Do tego egzaminu obowiązkowo przystąpią uczniowie i słuchacze, którzy 1 września 2019 roku rozpoczęli naukę w klasie pierwszej technikum lub branżowej szkoły pierwszego stopnia, w semestrze pierwszym szkoły policealnej lub od 1 września 2020 roku rozpoczną naukę w semestrze pierwszym szkoły branżowej drugiego stopnia lub rozpoczną naukę w tych szkołach w następnych latach. Poznaj kilka ważnych informacji na temat przebiegu egzaminu. Po pierwsze, egzamin zawodowy jest obowiązkowy. Musisz do niego przystąpić. Jeżeli nie przystąpisz do egzaminu, nie otrzymasz promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nie ukończysz szkoły. O terminie egzaminu dowiesz się od dyrektora szkoły. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom Twojej wiedzy i umiejętności zapisanych w podstawie programowej z 2019 roku. Część pisemna zawiera zadania zamknięte, w których spośród czterech zaproponowanych odpowiedzi A, B, C albo D trzeba wskazać jedną poprawną. Na rozwiązanie 40 takich zadań przeznaczonych jest 60 minut. Zadania przede wszystkim będą sprawdzały ważną wiedzę i umiejętności bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu, w którym się kształcisz. Będziesz również rozwiązywać zadania sprawdzające znajomość języka obcego zawodowego, znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy małych zespołów. Co istotne, zadania w części pisemnej będziesz rozwiązywać na ekranie komputera, a nie w papierowym arkuszu egzaminacyjnym. Niektóre z zadań mogą więc zawierać materiały multimedialne. Zadania do części pisemnej nie są jawne. Poznasz je dopiero na egzaminie. W części praktycznej egzaminu zawodowego będziesz rozwiązywać zadania odnoszące się do codziennych sytuacji i obowiązków osoby wykonującej zawód, w którym się kształcisz. W niektórych kwalifikacjach będzie trzeba uzupełnić albo utworzyć dokumentację, czasem z wykorzystaniem komputera. W innych kwalifikacjach trzeba będzie coś wykonać albo pokazać umiejętność świadczenia usługi. Na wykonanie zadania w części praktycznej przeznaczono od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Część praktyczna egzaminu odbędzie się w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. W przypadku części kwalifikacji zadania do części praktycznej będą jawne. Oznacza to, że wszystkie zadania, które mogą pojawić się na egzaminie, zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aż do wejścia na salę egzaminacyjną nie będziesz jednak wiedzieć, które zadanie będziesz rozwiązywać. Aby zdać egzamin, trzeba zdać obie części. Żeby zdać egzamin zawodowy z danej kwalifikacji, musisz uzyskać co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia w części pisemnej oraz co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w części praktycznej. Jeżeli zdasz egzamin w obu częściach, otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej z ostatecznym wynikiem egzaminu z kwalifikacji. Wynik będzie wyrażony w procentach i będzie to suma wyniku z części pisemnej pomnożonego przez 0,3 oraz wyniku z części praktycznej pomnożonego przez 0,7. Jak widzisz, wynik z części praktycznej ma dużo większą wagę w wyniku ostatecznym, ale wynik z części pisemnej również jest istotny. Aby uzyskać dyplom zawodowy, trzeba nie tylko zdać obie części egzaminu z każdej kwalifikacji, ale również uzyskać odpowiedni poziom wykształcenia. Każda osoba, która otrzyma certyfikaty ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz ukończy technikum, branżową szkołę pierwszego stopnia albo branżową szkołę drugiego stopnia, albo szkołę policealną, otrzyma dyplom zawodowy. Dyplom będzie zawierał końcowy wynik egzaminu.
przypadku, jeśli dany zawód ma wyodrębnioną jedną kwalifikację, uzyskany wynik będzie wynikiem końcowym. Natomiast jeśli dany zawód ma wyodrębnione dwie kwalifikacje, końcowy wynik będzie obliczany przez dodanie wyników osiągniętych z każdej kwalifikacji, a następnie podzielony przez dwa. Na dyplomie znajdzie się informacja o poziomie polskiej ramy kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji. Dzięki możliwości odniesienia wyniku do podanych ram, poziom kompetencji będzie zrozumiały dla wszystkich pracodawców w Europie. Co więcej, razem z dyplomem otrzymasz również suplement w języku polskim i angielskim. Będą w nim wskazane kluczowe umiejętności, które posiadasz. Zdany egzamin zawodowy na poziomie technika może zwolnić z konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego. Zdobyte umiejętności zawodowe są cenne nie tylko na rynku pracy. Od 2022 roku uczelnie będą mogły przyjmować studentów, wykorzystując w rekrutacji wyniki egzaminu zawodowego na takich samych zasadach jak wyniki egzaminu maturalnego. Co więcej, jeżeli uczeń technikum albo branżowej szkoły drugiego stopnia zda egzaminy ze wszystkich kwalifikacji, to nie będzie musiał przystępować do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zamiast tego wyniku na świadectwie dojrzałości będzie informacja o zdobytym dyplomie na poziomie technika. Znasz już praktyczne informacje o przebiegu egzaminu. Zachęcam Cię do obejrzenia kolejnej animacji, w której szerzej omówione są zasady przystąpienia do niego. Znajdziesz ją na kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, odwiedź stronę internetową CKE. W zakładce Egzamin zawodowy, formuła 2019, znajdziesz m.in. informatory o egzaminie zawodowym, opis sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu, czy komunikaty dotyczące egzaminu. Informacje będą cały czas uzupełniane i aktualizowane, więc zaglądaj na stronę regularnie. Powodzenia na egzaminie!